Wpadł mi do głowy dzisiaj utwór z roku 91 Red Hot Chili Peppers. I on się troszkę wiąże z tym, o czym chcę mówić. Under the Bridge. Tam jest tekst trochę o samotności, o tęsknocie, ale refren no to już po prostu bardzo porusza. Ci, którzy pamiętają, to mogą sobie go przywołać nucąc. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Jaka tam jest tęsknota ogromna. Chrystus zmartwychwstaje, ale po zmartwychwstaniu on wygląda inaczej niż Jezus z Nazaretu. Anastazis, termin, który nie był znany uczniom, apostołom. To jest po prostu wejście i doświadczenie absolutnie czegoś nowego, nowej rzeczywistości. Ewangelia Jana mówi, że dwukrotnie się ukazał uczniom, po raz trzeci ukazał im się jako nieznajomy nad Jeziorem Tyberiackim. Nad brzegiem siedzi Piotr i kilku jego przyjaciół, wszyscy oni tworzyli grupę apostołów. I Piotr bez wątpienia, Piotr, tak jak nasz Piotr tutaj nagrywający, to chyba są słowa dla niego, zmaga się z tą rzeczywistością zmartwychwstania. Jak to jest? Pan dwukrotnie przyszedł, a ja tutaj siedzę i jestem trawiony tęsknotą. Take me to the place I love. Dlaczego idzie łowić ryby? Nie dlatego, że prawda, na wezwanie Pana idźcie i nawracajcie cały świat i mówcie o mnie. On odpowiada, a mam to gdzieś, idę łowić ryby. Nie. Piotr tak tęskni za Panem, tak pragnie Go doświadczyć, że przywołuje moment, w którym został powołany przez Pana. Wraca do takiego swojego sanktuarium, przywołuje w swojej pamięci ten moment, w którym Jezus bardzo wyraźnie, zwróciwszy się do Niego, Piotr, odtąd będziesz łowił ludzi, zostaw to wszystko, pójdź za mną. I on za nim poszedł. Piotr idzie łowić ryby, żeby przywołać nie tylko ten moment, ale żeby niejako wywołać sytuację, wywołać wydarzenie, zbudować, zaaranżować wydarzenie, w którym ponownie Pan być może w ten sam sposób mu się odsłoni. Odsłonił mu się, ale nie w ten sam sposób. Staje nieznajomy nad brzegiem i mówi, dzieci, czy macie coś do jedzenia? Nie, Panie, to zarzućcie z prawej strony. Sieci, które przez całą noc były puste, nagle stały się pełne. I jak mówi tekst, ów uczeń, którego Jezus miłował, mówi, to jest Pan. Po czym go poznał? Po znaku obfitości. To, co było puste, nagle staje się pełne. Tęsknota Piotra zostaje wypełniona spotkaniem. Gdy oni do brzegu dobijają, nikt nie waży się pytać, kim jesteś, bo czują w sercu, że to jest Pan. Nie poznali Go? No, na to wygląda, bo fizycznie wygląda zmartwychwstały inaczej. Ale to, co ważne jest, zarówno w tym tekście Red Hot Chili Peppers, który tak dzisiaj chodzi mi po głowie, to, co jest ważne w doświadczeniu Piotra, to ogromna tęsknota za Panem. Panie, pragnę Cię doświadczyć. Ja już nie chcę o Tobie słyszeć. Jest taka przepiękna przypowieść z duchowości wschodniej. Przychodzi uczeń do mistrza i mówi, mistrzu, pragnę Boga. A mistrz mówi, naprawdę? A on mówi, tak, a jak Go pragniesz? Bardzo Go pragnę. To idziemy nad rzekę. Nad rzekę? Chodź nad rzekę. Poszli nad rzekę, wchodzą do wody i mistrz chwyta ucznia i go zaczyna topić. Z całej siły pod wodę. Fru! Ten biedaczek się wyrywa, szarpie, w końcu się uwolnił i takimi przerażonymi oczyma patrzy, nie rozumiejąc, co to ma znaczyć. A mistrz się pyta, dlaczego tak się szarpałeś? Bo pragnąłem powietrza. Jeżeli tak będziesz pragnął Boga, to Go znajdziesz. Czy ja mam takie pragnienie Boga? I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Tell me all the way. Take me all the way. Takiego pragnienia życzę nam wszystkim. Amen. Better Positive Smile. Kaweczka od ojca Piotra zawsze smakuje tak samo. Nie da się tego pić. Amen, aleluja. Chrystus z rezurrekcji. Ale dobre. Dobra, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Panie, bądź uwielbiony teraz i zawsze, w każdej sekundzie, w każdym oddechu naszego życia. My jesteśmy cienkie bolki i bez Ciebie sobie ani nie poradzimy, ani nie zrobimy kroku naprzód. Zresztą nawet nie wiemy, w którą stronę skierować te kroki. Więc Ty prosimy Cię, prowadź nas. Przyjdź do nas, zmartwychwstały Chryste, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Myślisz, że to ma jakiś sens? Żadnego. Myślę, że następną serią to zrobimy właśnie takie piosenki różne. Hello, you fool, I love you. Come on, joy and joy ride. Joy and joy ride. Roxette, kurka.